Cześć, witam Was wszystkich serdecznie na kanale Mochorowy Projekt i to jest kanał o dzierganiu. I dzisiaj mam zamiar pokazać Wam swoje projekty, ponieważ chyba od miesiąca nic Wam nie pokazywałam, bo poprzedni filmik był tak jakby merytoryczny. No i zaczynamy. Strasznie dużo mi się tych procesów, tych projektów zrobiło. Jakoś napłodziłam strasznie dużo. No ale postaram się Wam pokazać. W zeszłym filmiku pokazywałam Wam sweter, który skończyłam, taki brązowy. Nie mam go dzisiaj ze sobą, może w przyszłym wideo go znowu założę. I sweter był zrobiony, znaczy bluzka była zrobiona na podstawie wzoru od Petit Knit po PT, tylko zrobiłam kołnierz i wydłużyłam ściągacze. Ściągacze na dole i na rękawkach, takie zrobiłam szerokie, bo taka mi się bluzka marzyła. Kiedyś widziałam bodajże w H&M taką bluzkę, już o tym też mówiłam. I mi się udało. Słuchajcie, ja tą bluzkę nosiłam chyba przez 2 tygodnie. No bo to jest krótki rękaw. Ona wyszła dość grubiutka, ale po prostu okazało się, że ma bardzo fajną konstrukcję. I nie wiem, czy to jest zasługa włóczki. No, zobaczymy, czy to jest faktycznie zasługa konstrukcji samego, wiecie, wzoru. I stwierdziłam, że potrzebuję jeszcze takiej samej bluzki w troszkę, znaczy w jasnym kolorze. Więc zaczęłam sobie troszkę, tamtą robiłam na 4 mm drutach. We wzorze wzór jest napisany pod druty 3,5 mm, no ale to wiecie, można sobie tam kombinować. Poza tym ja lubię troszkę szersze, troszkę luźniejsze bluzki, sweterki, w ogóle okrycia wierzchnie, więc wcale mi, tak mi się wydaje, nawet nie przeszkadzało, tylko jeszcze zyskała na tym ta bluzka. W każdym bądź razie miałam w swoich zapasach taki taki kolor. To nie wiem, co to jest za kolor, bo oni go nie nazwali. To nie jest biały, to jest taki ciężko mi określić, bo to nie jest ecru. To jest taki może bardziej pod mleczko zagęszczone. O! Śmietanka taka, wiecie, do kawy 36%, tylko bym powiedziała bardziej neutralna. I to jest, tutaj mam 60% kaszmir, wool, 20% angora, 15% jak i 5% poliamid. Wiecie, jak nie dałam rady całą angorową bluzkę zrobić, to stwierdziłam, że potrzebuję przynajmniej no, jakiegoś doświadczenia z tą angorą. I powiem Wam szczerze, że po tej troszkę mnie tam drapało w nosie podczas dziergania, ale tak mocno jest akurat ta nitka powleczona, tak mocno tym woskiem, czy tam czym, że prawie nic, no w ogóle nic nie latało. No mówię, prawie nie miałam problemu z tym, że coś mi tam wpadało do oka, czy do ust, do oczu, czy do ust. I w tym momencie już jestem na etapie tutaj ściągacza na dole. Ściągacz też chcę zrobić bardzo taki szeroki, na 40 rzędów minimum. I tu tak samo, tylko właśnie będzie troszkę inaczej niż w tej brązowej, bo w brązowej od razu zaczęłam robić ściągacz na 40 tak samo rzędów i długi taki golf. A tutaj spróbuję zrobić tak z 15 rzędów tym ściegiem jerseyowym, a później dopiero wykończenie to będzie ściągaczem. No i wygląda to tak. Tu robię rozmiar M i tu używam drutów od Lantern Moon. No teraz już użyłam chyba trójek, 3,5. 3,5, bo nie chciałam, żeby dół był, wiecie, mocno ten ściągacz ściągnięty. No tu będę pewnie te ściągacze robić na trójce, może 3,25. Całą bluzię robiłam na 3,75. No i później sobie pomyślałam, wiecie, że
jeszcze tą Popity, która miała być taka jak we wzorze, bo jedną chciałam spróbować zrobić jednak dokładnie prawie, że jak we wzorze, tylko nie chciałam robić tych przedciągaczem, tam jest rząd lewymi oczkami. Ja uważam, że to jest takie trochę bez sensu przy tak prostym wzorze. Myślę, że to ma sens i bardziej takie no, miejsce swoje znajdzie w wzorach, gdzie wiecie, po ściągaczu musicie robić jakieś wzorki. I wtedy, żeby to się ładnie odcinało, faktycznie ten jeden rząd lewymi oczkami będzie w porządku, a przy tak, no przy jerseyu wydaje mi się, to jest takie no niepotrzebne w ogóle i tak dla mnie to wygląda nieładnie. Więc na pewno oprócz właśnie tego, że nie będę robić tego właśnie rzędu tutaj lewymi oczkami, tutaj na dole, no to powtórzę tą Popity idealnie. I tu mam tak samo, robię na drutach 4, czyli ona będzie też trochę no taka w porządku, wiecie, no taka nie to, że jakaś super szeroka, no ale w ogóle no nie wiem, z 15-20 cm ma tej na plus tak jakby, tak na szerokość. I jedyne, co mnie stopuje przy tej bluzce, bo ona ma bardzo fajny kolor. Nie wiem, czy zobaczycie, ona ma takie kropeczki, tak jakby żółte, brązowe, ciemno-jasno-brązowe, jasne, nawet bardzo takie mleczne. Bardzo niemiło mi się ją dziergało. Dziergałam ją na właśnie drutach Lantern Moon i normalnie już mnie odrzucało, wiecie. No i teraz... Bo mi się wydaje właśnie, że to nawet nie chodzi o to, że ona jest czymś powleczona tym woskiem, czy tam parafiną, czy czymś. Nie o to chyba chodzi. Chodzi o to, że ona miała... już nie wiem, gdzie jest banderolka. Bardzo dużo jedwabiu w sobie. I ten jedwab nie był taki, wiecie, ten śliski jedwab. Coś w stylu neomorwowy, czy coś. Nie, to musiał być jakiś taki bardziej jedwab, no taki średnio przyjemny w dotyku. Znaczy wiecie, ja nosiłam różne jedwabie i to na pewno nie będzie odczuwalne przy noszeniu, ale przy dzierganiu to jest nie fajne. No i przełożyłam całą robótkę na druty Signature Needle Art i... No i trochę mi poszło szybciej, no ale teraz trochę przystopowałam i przystopowałam przez to, że stwierdziłam, że słuchajcie, ta Popity to wygląda tak idealnie, że w sumie bardzo by pasowała też jako krój, jako wzór męski. I już dawno obiecałam tam mojemu mężowi sweter. On jest takim bardzo niewdzięcznym klientem, że tak powiem. W ogóle nie cieszą go tam moje jakieś udziergi. Faktycznie tam w nich czasami chodził, ale wiecie, no nie był jakoś zaangażowany w moje hobby, więc mu nigdy tam nie dziergałam. Wolałam dla kogoś innego wydziergać. No i od zawsze, od jakiegoś czasu już nosiłam się z takim pomysłem, że chciałabym dla właśnie dla męża, dla brata, dla mamy zrobić takie golfy, ale właśnie myślałam nad tym, żeby zrobić to tą metodą japońską, czyli tutaj karczka i tutaj osobno tam się wtedy dobiera oczka na rękawy i robi się rękawy. No ale ta Popity, wiecie, to jest zmiksowana metoda raglana i właśnie tego japońskiego, raglan plus ta japońska metoda są zmiksowane i w sumie na wyjściu już wychodzi Wam, że nie musicie cały ten rękaw robić, tylko tak jakby zaczynacie jak z raglanem tu. Czyli dużo mniej już się dzierga i dużo łatwiej. No więc złapałam Shitsu Zen i no i stwierdziłam właśnie, że zrobię takie swetry. Chociaż jeszcze myślałam, wiecie co, nie wiem czy dobrze pamiętam, chyba o...
Handmade State of Mind albo My Favorite Things to Wear od jednej z tych projektantek. Jest taki sweter z pagonem takim długim, chyba sweter number 21, i też mi się wydaje, że ten wzór nadaje się jak dla mężczyzn, tak i dla kobiet, i najpierw myślałam nad takim swetrem, tylko tamten sweter trzeba tam osobno zaczynać z tym pagonem, wiecie, najpierw, później od tego się nabierają oczka na dół i na przód i na tył. Trochę jest z tym zachodu. Ten wzór od Petit Knit jest po prostu tak łatwy, że stwierdziłam właśnie, że będę jak mój piesio, będę jak sicu, wiecie, i będę płynąć pod prąd. Znaczy, nie będę płynąć pod prąd, tylko z prądem. No, i na próbę pierwszy sweter robię dla męża, taki golf, i tyle mi już wyszło, czyli mam zrobione rękawki, tutaj i tu mi zostało tylko jeszcze kawałek ciała i ściągacz. Wybrałam ściągacz 1 na 1, wydało mi się, że będzie to bardziej pasowało, i robię to na drutach od Collage 5,5 mm bodajże, i robię na niego rozmiar M, i to jest takie dość, znaczy nie jest takie, wiecie, mega jakiś oversize'owy, nie, ale to jest luźny na nim sweter, bo mój mąż jest mniej więcej mojego wzrostu, i no ale stwierdziłam, że zrobię lepiej, żeby ten sweter był, wiecie, troszkę taki bardziej luźny, bo wygląda naprawdę dobrze. Kazałam mu, wiecie, zmierzyć ten mój brązową bluzkę, i ona pomimo tego, że była robiona na drutach 4 mm, czyli już troszkę większa niż we wzorze, no to tak dziwnie na nim wyglądała, wiecie, tak, tak jak za mały wyglądał ten sweter. Tutaj był trochę tak dziwnie leżał. No widać było, że ten rozmiar M jednak tak nie do końca. No i stwierdziłam, że właśnie powtórzę ten rozmiar M, ale na tych drutach 5,5 mm. I chyba wyjdzie. Chyba będzie ładnie. Taki ładny kolor. Bardzo pasujący do jeansów ciemnych i do jasnych spodni. No i nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Wiecie, ściągacz zrobiłam na 20 rzędów po prostu. Trochę zwęziłam ten rękaw, ale nie jakoś tam drastycznie go zwężałam. To wygląda naprawdę bardzo w porządku. I no, napiszcie mi, czy to jest dobry pomysł, czy nie, adaptować wzory damskie na męskie. No bo słuchajcie, naprawdę, ja czasami tam w gazetkach zauważyłam, że te swetry damskie i męskie, ten sam sweter, no to mało się różnią tym wzorem, czyli niczym prawie, że tylko, że na przykład damski wzór, na przykład M-ka, to jest męska S-ka, no i tyle. No i tyle to się różni, więc no w sumie dlaczego nie, tak mi się wydaje. I może kiedyś jeszcze zrobię ten sweter właśnie też numer 21 w kilku wersjach właśnie męskiej i damskiej. No zobaczymy. No to mi szybko idzie dość, no bo wiecie, druty grube. No to szybko idzie. Mam nadzieję, że Wam pokażę już w przyszłym, następnym filmie, co z tego wyszło. Jak mi pozwoli zrobić zdjęcie mąż. Tu jeszcze mam, słuchajcie, taki... Oj, tysiąc, naprawdę, mam tych projektów jest więcej niż ja mam rączek i czasu tak naprawdę, no ale... Cóż, tu kiedyś, też bardzo dawno temu, kupiłam taki jak mongolski, 100% jak. W takim kolorze taub. I stwierdziłam, że właśnie zrobię jeszcze raz, spróbuję zrobić czapkę ściągaczem 1 na 1.
taką długą z trzema podwinięciami. Kiedyś widziałam taką czapkę w takim sklepie jakimś z Radzką, coś tam związane. Nie wiem, czy znacie tą blogerkę. No ale ona miała takie szalone kolory jakieś, no i to był merynos. Ja nie lubię merynosów takich, ale wzór mi się spodobał. W sensie model mi się spodobał bardzo i stwierdziłam, że może mi się uda samej coś takiego zrobić. No i na razie właśnie próbuję. Mam dwa takie motki. I robię to na drutach 3,25, bo to się spuszy. Na razie to jest też takie dość niemiłe. I na razie mam tylko tyle. No zobaczymy. Jestem po prostu bardzo ciekawa tej włóczki. Tak długo u mnie leżała. Wiecie, że chcę już ją wypróbować. Mam nadzieję, że ta czapka mi wyjdzie. I tutaj nabierałam albo 120, albo 140 oczek. Na pewno. No. Bo chcę, żeby ona się podwijała i była taka... nie była mocno obcisła. No i tyle. I jeszcze słuchajcie. Żeby ten kanał nie był taki nudny, jak wiecie, chcę jeszcze zrobić tak naprawdę dwa takie swetry na podstawie wzoru Poppy Tee, tylko właśnie takie golfy. No to zanudzę was na śmierć. No ale nie. Dziewczyny z Krakowa wymyśliły, że zrobią kal na Field Sweater od Camille Watt. To wygląda tak. Sweter można robić taki kolorowy, te kłosy, żeby były w troszkę innym odcieniu. Albo cały sweter w jednym kolorze. I słuchajcie, nie mogłam się oprzeć. Troszkę zrobiłam ściągacza, bo chciałam po prostu zobaczyć, czy chcę te kłosy jakoś uwydatniać jeszcze moherem, czy nie, bo ściągaczu, tam ściągacz ewentualnie też, do ściągacza jest dodany już ten drugi kolor, znaczy kolor podbijający, ale stwierdziłam, że ja na pewno na ściągacz nie będę tego koloru dawała. To jest 100% kaszmir. Włóczka barwiona. Ona już wygląda dość fajnie i miękko. Tak, taką zrobiłam próbkę na drutach 4 mm. Taką mam tylko, żeby wiecie, zobaczyć, czy faktycznie te druty są ok. I moim zdaniem są ok. Minimalnie nie trafiłam w próbkę. No, robię czwarty rozmiar. No i mam tylko tyle. Wiecie, no mało, ale... patrzcie, jakie właśnie nie pokazałam, jakie fajne, jak dostałam markery. I tu taki na Halloween mi przyszło. No po prostu patrzcie, jaki cudasek. Kościotrupek, znaczy czaszka. Nie kościotrupek, tylko czaszka. Prześliczny. No i... a przyszło mi to z takim zamówieniem. Na Etsy zamawiałam kilka markerów, bo strasznie lubię markery z perukami. I kiedyś miałam takie dwa chyba markery, zgubiłam. To właśnie zamówiłam sobie kilka z perełkami. Prześliczne. No i dziewczyna mi dorzuciła właśnie tą czaszkę i ten markerek z czarnym takim oczkiem. No i tyle. W każdym bądź razie to będzie kiedyś Field Sweater, ale na pewno nie wkrótce, bo to nie jest priorytet. Ja bym chciała te swoje golfy skończyć przed świętami i dać jako prezent. Nie wiem, czy mi się uda. No ale wiecie, spróbuję, tak? No i teraz jeszcze miałam wam pokazać przesyłkę, paczkę dostałam od, znaczy dostałam, zamówiłam sobie paczkę od Woolrite, czyli od tego berlińskiego sklepu. I oni tam mają, to jest taki outlet, oni mają dużo włóczki w motkach,
Wcześniej kiedyś tam, jak u nich kupowałam, no to oni sprzedawali młotki normalnie, wiecie, takie jakby partiami, slotami, czyli można było kupić tylko 10 młotków. Teraz sprzedają pojedynczo też i mają też włóczkę na, włoską włóczkę na szpulach. No więc kupiłam oczywiście szpulową włóczkę. Wiecie, ja kiedyś u nich dość często kupowałam i ta włóczka zawsze była taka fajna. Oni mają dużo langa na przykład, często. Co jeszcze z takich, takich premium marek mają? Rico mają na przykład, no to nie jest premium, no ale lang to już jest premium. I takie fajniejsze mają ceny. Tym bardziej właśnie jak wcześniej można było kupić tylko tymi 10 młotków, no to ta cena była tak jakby hurtowa, wiecie. No i tak wygląda właśnie. Chciałam wam pokazać, bo ja zawsze rozszarpuję te, wiecie, paczki, które do mnie przychodzą. To ja je rozszarpię jeszcze, jak nie dojdę do domu. No chyba, że mi kurier przyniesie, ale też rzadko, rzadko, bardzo rzadko one czekają. No nie mam cierpliwości. I w tych paczkach zawsze było tak, że dostawało się ładną karteczkę i faktycznie jest ładna karteczka. Dear Ivana, thank you for your first order. No to nie jest mój first order, ale dobra. I like your Instagram account and YouTube channel. Good luck. Bardzo fajnie, bardzo miło. Ale no na pewno to nie jest mój pierwsze zamówienie, bo ja naprawdę od nich kiedyś dużo zamawiałam. Może ostatnio jakoś nie bardzo. Zawsze dają jakiś taki prezencik mały, właśnie, albo marker zawsze przychodzi. Dzisiaj przyszło Made with Love z takim tym. Nie wiem, czy to jest eko skórka, czy skóra. Tak jest zapakowany. Szpula jest zapakowana. Wczoraj mi trochę. Bardzo. To, co od nich zamówiłam. A dlaczego to zamówiłam? Ponieważ, słuchajcie, to się nazywa Vicuna Blend. I ta nitka zawiera 66% wool, 26% kaszmir i 8% Vicuna. 375 metrów na 100 gram. Wzięłam 350 gramów. No bo ona jest dość gruba i no mam nadzieję, że mi wystarczy. Nie wiem jeszcze, co z niej zrobię. I słuchajcie, no wzięłam ją, no bo 8% wikuni, tak? I stwierdziłam, że chcę spróbować, czy faktycznie jest taka ciepła. Dziewczyny tutaj uprzedzały, że ta próbka, one były bardzo zdziwione, jak zrobiły próbkę i okazało się, że wiecie, ta próbka nie jest super miękka. No bo wikunia jest bardzo, bardzo miękką włóczką, jest delikatniejsza od kaszmiru, a tutaj najprawdopodobniej tak nie jest, ponieważ te 66% wool, które tu są, to nie jest merinos, wiecie, ekstra fajny jakiś czy coś, tylko to jest taka prawdziwa wełna. No, tak mi się wydaje. Ale kolor był bardzo ładny. Kolor jest taki mniej więcej owsianki, tak bym powiedziała. I metraż był bardzo fajny i nie była niedroga, więc wzięłam na spróbowanie. Zobaczymy. Chyba jeszcze mają ewentualnie tam dziewczyny tą włóczkę. Coś tu mi... Jakaś szara włóczka się. Wkręciła im. I to nie jest oryginalna szpula, bo już wam pokażę. Oni tak nie wiem, czy zobaczycie, podpisują swoimi naklejkami, no ale zawsze właśnie jest, co to jest. No i fajnie. Także tyle. Jak ktoś jest z Niemiec, szczególnie właśnie bardzo polecam.
ten sklep, bo znajdziecie po prostu fajne artykuły w niższych cenach. Och, no i to tyle, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. No widzicie, dwie rzeczy już są prawie skończone, te niby po PT. Tom pewnie tak odłożę sobie na trochę i skończę dopiero jak zrobię jeszcze dwa golfy. No i powoli będę robić ten field sweater i mi się wydaje, że będzie bardzo ładny i ten kolor bardzo pasuje właśnie do tego wzoru tych kłosów. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i tyle. Widzimy się w następnym wideo. Napiszcie mi, czy to jest dobry pomysł adaptować właśnie te wzory. Tak jakby damskie, męskie, mieszać sobie. Czy zrobilibyście z tego swetru numer 21 sweter męski? Czy ja, wiecie, już po prostu sobie tak wymarzyłam, a to głupi pomysł? W każdym bądź razie napiszcie, co o tym myślicie. To tyle. Cześć!